Wielokrotnie śledząc wypowiedzi ludzi sukcesu czy ludzi którzy zrobili większe pieniądze, osiągnęli sukces też w innych branżach nie tylko finansowych, możemy dostrzec pewną spójność. A mianowicie ci ludzie mówią o tym, że trzeba mieć specjalne nastawienie, specjalne tak zwane umysły milionera. I w ciągu ostatniego tygodnia ewidentnie doświadczyłem dwóch takich sytuacji, które pokazują ewidentnie, że faktycznie tak jest. Dzisiaj opowiem ci o tych sytuacjach z życia wziętych. thanks <sweak> for watching Witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Rafał Galiński. Od trzech lat prowadzę swój biznes online. 3 lata temu postanowiłem, że nie będę miał już w życiu szefa. I jak najbardziej mi się to sprawdza. Działam w segmencie hobby. Ten kanał jest moim drugim kanałem, gdzie się dzielę tymi swoimi obserwacjami, a także e, informacjami, doświadczeniami. Jeżeli jesteś zainteresowany zarabianiem na swojej pasji w sposób uczciwy, sprzedając swoją wiedzę, czy oferując pomoc w zakresie swojej wiedzy, czy doświadczeń, zapraszam Cię do mojego Kursu online darmowego. To jest audiobook. Trzy pierwsze kroki do zarabiania na swojej pasji. Link znajdziesz poniżej w tym filmie. A teraz opowiem Ci o dwóch takich sytuacjach, których doświadczyłem w ciągu ostatniego tygodnia i ta audycja miała dzisiaj mieć zupełnie inny temat. Miałem o czym innym mówić, ale ta sytuacja zrobiła na mnie takie, czy te dwie sytuacje zrobiły na mnie takie wrażenie, że postanowiłem podzielić się tym tutaj podczas nagrywania. Więc pierwsza sprawa, którą ostatnio, której ostatnio doznałem i która zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, był warsztat, w którym uczestniczyła moja żona. Był to warsztat Klaudii Pigno. I co ciekawe, oczywiście to jest osoba, która dłuższy czas, bo przez parę lat buduje swoją społeczność i daje dużą wartość wielu ludziom, naprawdę wielu, i potrafi przeskalować swój biznes, ale mimo wszystko te wartości i te cyfry, ta skala zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Babka z przeciętnego pracownika CBS-u zbudowała niesamowitą markę osobistą sięgnęła naprawdę wyżej, jeżeli chodzi o zarabianie online w Polsce. Mianowicie w ostatnim wydarzeniu, w ten ostatni weekend właśnie, w tym wydarzeniu brało udział 3300 osób i każda z tych osób zapłaciła za udział 300 zł. Jak dobrze policzysz, zobaczysz jaka to jest wartość i w jaki sposób można w ciągu jednego dnia, oczywiście tam było na pewno więcej przygotowań, więcej kosztów, całe przedsięwzięcie, ale w ciągu jednego dnia jak możesz osiągnąć dochody, które ciężko jest drugiej sobie osiągnąć przez co najmniej parę lat. Tak to działa w sposób skalowalny budujemy swoją markę, robimy to systematycznie, pracujemy nad sobą, rozwijamy się sami, inwestujemy w siebie też i wierzymy przede wszystkim, nie zrażamy się drobnymi niepowodzeniami czy hejtem. Drugi przykład, i to jest ten przykład na A, to jest ten przykład umysłu milionera. Ktoś powie: No dobra, ale ona miała szczęście, ale babka pracowała. Pracowała wiele lat na to, żeby doskonaliła się, pracowała, inwestowała w siebie, żeby osiągnąć tego typu sukces, co nie jest jednorazowym wydarzeniem. Ona takie rzeczy robi w sposób systematyczny. Natomiast drugie podejście, którego doznałem, było też niesamowite, ale pod, w drugą stronę. A mianowicie jakiś czas temu, może 2-3 tygodnie temu, stwierdziłem, że sprzedam mój stary aparat e, Canona. Aparat fajny, lustrzanka e, do robienia zdjęć jest nadal świetny. Dosyć ciężki do wideo. Nie ma też rozdzielczości 4K. I od jakiegoś czasu on leżał u mnie, dlatego że kupiłem Lumixa, kupiłem Sony i ten Canon sobie leżał. Wreszcie postanowiłem go sprzedać, bo sprzedaję kilka rzeczy, żeby kupić jedną drogą, na przykład nową. E, tak, tak też było tutaj. Wystawiłem ten aparat za 999 zł. Zgłosiło się parę osób, pytało mnie, i tak dalej. Aparat głównie służył mi do nakręcania wideo, takich jak tutaj, czyli migawka nie jest absolutnie zepsuta. Nie korzystałem też z Viewfindera, dlatego że on, tak jak mówię, służył mi do wideo. No dobra, no i jeden z kolegów zaproponował, że weźmie ode mnie ten aparat, żebym go przysłał, tylko żeby jego budżet niestety nie jest w stanie objąć takiej kwoty jak 999. Mówię dobra, zadałem mu pytanie. Panie, jaki budżet w takim razie ma? On powiedział, że 150 zł mniej. No to faktycznie wyszło trochę za mało jak na moje oczekiwania, bo taki aparat jest wart nowy około 2,5. No ale dobra, stwierdziłem, że dam mu szansę i przez następny dzień podtrzymam ofertę o. 100 złotych niższą, tak? czyli obniżyłem ofertę o 100 złotych na jedną dobę. Jeżeli faktycznie mówił poważnie i był zainteresowany, to mógł ten aparat zamówić. No i tak się stało. Zamówił ten aparat pod koniec kolejnego dnia. Wysłałem następnego dnia i OLX ma taką funkcjonalność, czy taką funkcję, że chroni kupującego, czyli kupujący po odebraniu aparatu, czy przesyłki, ma całą dobę na to, żeby określić, czy spełnia ta przesyłka jego oczekiwania. No i e, mija właśnie ta doba, ja dostaję jednego maila za drugim, że ten aparat, nie wiem, ma, nie wiem, porysowany plastik, co było widać, czy pęknięty viewfinder, czego nie było widać, ja nawet nie używałem tego viewfindera, ale wiem, że viewfinder kosztuje 14 zł, tak taka muszla ta, ta pokrywa, no powiedzmy, że 20 zł lepszej jakości kupić. Później się okazuje, że jest jakiś pyłek w środku viewfindera i trzeba wyczyścić ten aparat, osługa kosztuje 100 zł. I krok po kroku, zaczynając od tego już tak przysłowiowego januszowania na etapie startu, Teraz na etapie finalizacji tej transakcji, ja widzę, że jest kolejne stopnie są Januszowania, po to, żeby zyskać 100 lub 50 zł, bo ja za każdym razem moja odpowiedź jest: OK, proszę odesłać aparat do mnie. Wystawię go za 999, tak jak był. I próba kolejna, I moja odpowiedź jest ta sama. Ok, proszę odesłać aparat. I próba ostatnia, którą zaliczyłem dzisiaj rano, mówiła o tym, że no dobra, to może połowa tej kwoty, czyli 49, czy tam 50 zł, już by wystarczyło, nie będzie odsyłał tego aparatu. I teraz zobacz. Oceń te dwie sytuacje. W jednej, w, tej, w tym pierwszym przypadku. Dziewczyna swoją energię, swoje życiowe doświadczenia i całą uwagę poświęciła na to, żeby dać wartość wielu ludziom, ale też oczywiście dzięki temu uzyskała mega przychody, prawda? A druga sytuacja jest taka, że człowiek przez tydzień skupia się na tym, żeby urwać już nie będę mówił o regionie bo są, jest kilka regionów w Polsce, które są znane z tego, że Januszują i że jak mają wyciągnąć dodatkową złotówkę, to już jest problem. Tak jest już tutaj, ale nie chciałbym tutaj jakichś regionalnych tematów wrzucać. Natomiast człowiek przez tydzień zastanawia się nad tym, czy zaoszczędzi te 50 zł, czy mnie naciągnie na następną obniżkę, czy mam mu dopłacić może do tego aparatu, bo przecież on jest lekko zakurzony, gdzie usługa profesjonalna, fotograficzna wiem, ile kosztuje. Jeżeli chodzi o czyszczenie, to jest kwestia 10 minut. Można to zrobić samemu czyszczenie takiego aparatu. I i teraz zostawiam cię z taką myślą. Zobacz, jak różnią się podejścia ludzkie. I milionerzy mówią o tym, że mindset, że to nastawienie jest najważniejsze i kluczowe, że trzeba mieć ten umysł milionera, żeby robić biznes. Bo faktycznie trzeba, musisz być systematyczny, musisz być zorientowany na jednej rzeczy, nie rozpraszać się, nie dać się ponieść rzeczom małym, które pozornie są istotne czy ambicjonalne, takie jak to 50 zł urwanie, ale tak naprawdę w dłuższej skali, na przykład już tygodnia, okazują się one tak naprawdę bardzo, bardzo niskiej wartości tematami. I zobacz, że ci milionerzy, ludzie sukcesu, oni faktycznie skupiają się na takich wartościowych tematach, które dadzą im w przyszłości wartość, tak jak zrobiła to Claudia Pigno. I z tą myślą Cię dzisiaj zostawiam. Mam nadzieję, że, że Ci się to podobało. Jeżeli chcesz usłyszeć coś więcej, na przykład jak zrobić te pierwsze kroki w zarabianiu na swojej pasji w biznesie online, zapraszam Cię do tego mojego treningu audio. Darmowego link znajdziesz pod filmem. My widzimy się już niedługo w kolejnym. Epizodzie. Dzięki za uwagę. Trzymaj się i do zobaczenia. Cześć!